Okazuje się, że szkoły średnie prowadzone przez powiat cały czas sobie nieźle radzą. Chodzi o pełne nabory do wszystkich klas, coraz trudniej. Ostatnia sesja Rady Powiatu przyniosła w tym względzie kilka nowych informacji. Czy zatem Starostwo Powiatowe planuje wprowadzić do szkół nowe kierunki, nowe profile? Jakie kierunki nie znalazły uznania wśród naszych uczniów i zostaną wygaszone? Jednocześnie chciałem zapytać, nie wiem, czy pan starosta, czy pan naczelnik, jakie są w tej chwili, czy przez ostatnie lata tendencje, jeżeli chodzi o wybór szkół? Chodzi mi o stricte podział na szkoły ogólnokształcące i szkoły zawodowe ogólnie. Jeżeli chodzi o nowe kierunki kształcenia, w tym roku w ofercie nie proponujemy zmian dotyczących kształcenia zawodowego. Utrzymujemy tą samą tendencję, czyli ten stan propozycji w kształceniu zawodowym w ofercie edukacyjnej, który w ostatnim roku przedstawialiśmy, wynika to z kilku powodów. W ostatnich kilku latach wprowadzaliśmy szereg zmian, czy diagnozowaliśmy rynek, i w tej chwili uważamy, że jesteśmy w takiej bazie lokalowej, czyli zasobach lokalowych, materialnych, ludzkich, jeżeli chodzi o kwalifikacje, iż możemy kontynuować z pozytywnym skutkiem i z rezultatami, które Państwo obserwujecie, jeżeli chodzi o wyniki egzaminów maturalnych, egzaminów z przygotowania zawodowego, kształcenie uczniów w tym roku, czyli absolwentów gimnazjum. A czy jakieś szkoły zostaną w najbliższym czasie zlikwidowane? Jeżeli chodzi o likwidację, również niczego nie likwidujemy. Oczywiście są pewne tendencje, jeżeli chodzi o rynek, szczególnie kształcenia zawodowego. Obserwujemy od kilku lat znaczne zwiększenie zainteresowania uczniów, absolwentów gimnazjów, kształcenie na poziomie zawodowym, głównie średnim zawodowym, czyli w klasach technikalnych, ale również poprzez określony system naboru i pewną tendencję, która jest wypracowana już od kilkunastu lat, to znaczy tendencję związaną z stosowaniem zasad związanych z naborem. Prowadzimy elektroniczny nabór, ale jednocześnie w gimnazjach jasno mówimy, że kształcenie na poziomie średnim, ogólnokształcącym, kończącym się maturą, bądź średnim zawodowym, kończącym się maturą i egzaminem z przygotowania zawodowego, związane jest z dosyć dużymi wymaganiami. Mimo wszystko zmiany jednak zaistnieją. Dotyczyć będą przede wszystkim zespołu szkół specjalnych. Radni na sesji podjęli bowiem uchwałę w sprawie wyłączenia ze struktur szkoły zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej, która zostanie zresztą zlikwidowana, a stanie się to 31 sierpnia tego roku. Co zatem z młodzieżą? Będzie ona uczęszczać na zajęcia do zasadniczej szkoły zawodowej działającej w strukturze zespołu szkół nr 3 imienia Mikołaja Kopernika w Wieluniu. Zespół szkół specjalnych niestety z roku na rok ma coraz mniejszą liczbę uczniów, a i atmosfera wokół placówki jest ostatnio niedobra. Rada Pedagogiczna Szkoły zawnioskowała bowiem do Zarządu Powiatu o odwołanie ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych Bożeny Podedwornej Janczarek. Powód: nieprawidłowości wytknięte przez Radę Rodziców, ale też Kuratorium Oświaty. Uczniowie skarżyli się, mieli takie poczucie pewnej degradacji i takiego trochę innego traktowania. Jakby nie dawano im szansy do bycia takim dowartościowanym w społeczeństwie młodym elementem. Myślę, że ten pomysł i ta decyzja na pewno jest związana z różnymi innymi sprawami w naszej powiatowej oświacie. I bardzo dobrze się stało, że wraca się do takiego statusu, gdzie ten uczeń kształcenia specjalnego będzie mógł wśród swoich kolegów pełnosprawnych pobierać naukę, kształcić się, wreszcie dostawać odpowiednie dokumenty, które w jego odczuciu będą takim pełnowartościowym podsumowaniem tego całego kształcenia. Problem się zrodził nie przecież teraz, w tym roku, tylko już widzieliśmy to wcześniej. No, myśleliśmy troszeczkę tak na wyrost, że pani dyrektor tutaj nam pomoże w rozwiązaniu
tych problemów, bo przecież znamy te problemy od lat. No, okazuje się, że te dzieci chętniej chciały pobierać nauki w Gromadzicach niż tutaj. No troszeczkę to było tak wbrew naszym oczekiwaniom. No i stało się, jak się stało. Natomiast odnośnie bramy, to też jest dowód na to, że my żeśmy o tym nie wiedzieli po prostu. No, a od tego jest dyrektor, żeby nam zasygnalizować, że trzeba, mamy warsztaty, tym bardziej, że są warsztaty pod, że tak powiem, przysłowiowym bokiem, że można było to zrobić nawet tak po kosztach i problem rozwiązać. Doświadczenia, jeżeli chodzi o wspólne kształcenie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, łącznie z dziećmi w normie intelektualnej, mamy do tej pory jak najbardziej pozytywne i chcemy tylko ten kierunek rozwijać. Jeżeli chodzi o drugi problem, czyli problem dojazdu komunikacji na terenie tejże posesji, czyli obecnego zespołu szkół specjalnych, on jest troszeczkę głębszy. My rzeczywiście o problemie wjazdu nie słyszeliśmy, ale powiem tylko króciutko, żeby tematu nie rozwijać. Obecnie dyrektor bursy, która jest współgospodarzem tego terenu, przygotowała projekt przebudowy ogrodzenia z zabezpieczeniem środków i w tym projekcie również mieści się problem przebudowy bramy wjazdowej łącznie z automatyką tej bramy, aby zwiększyć również bezpieczeństwo, nie tylko ułatwić wjazd, wyjazd, ale zwiększyć bezpieczeństwo na terenie posesji. I to będzie jeden z kierunków działania kierownictwa nowego zespołu szkół numer 3 imienia Mikołaja Kopernika. To dotyczy również zagospodarowania tego terenu wokół posesji zespołu szkół specjalnych. A zatem wyłączenie i likwidacja szkoły stały się faktem, bowiem radni podjęli większością głosów za obydwie uchwały. Ale to jeszcze nie koniec. Po więcej zapraszamy już do tematu tygodnia. W drugiej odsłonie programu znacznie więcej o tej sprawie, ale też w ogóle o stanie bazy oświatowej w powiecie wieluńskim. Zapraszamy.